Siema, dzień dobry, elo i wszystkie inne możliwe przywitania. Planujemy wycieczkę, więc będzie mały vlog, planujemy odwiedzić 3 miejsca, więc może być ciekawie. Planujemy też zobaczyć troszeczkę, jak zachowują się ludzie podczas lockdownu w Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, czy jest tłoczno, czy tłoczno nie jest w różnego typu miejscach. No i przy okazji chcemy wyjść z domu, naprawdę już siedzimy w domu kilka miesięcy, naprawdę tyle weekendów spędziliśmy w domu, że już chyba pora wyjść, trochę się przewietrzyć, bo już naprawdę trochę za długo, troszeczkę za długo. No trzeba troszeczkę, naprawdę już mamy dosyć tych wszystkich, mamy, no nie mamy aż tak źle, no bo też nie musimy siedzieć na chacie cały czas, tylko możemy sobie po prostu gdzieś wyjść na pole, posiedzieć tam, czy pójść nad jezioro. I no nie jest tak najgorzej, no ale też no ile czasu można spędzać w tym samym miejscu. Więc postanowiliśmy, że sobie po prostu polecimy. Powiem wam też o jednym fajnym, może nie fajnym, ale o jednym ważnym punkcie podczas budowania masy mięśniowej, o którym na pewno nikt nie myśli. Ja w sumie też nie pomyślałem. I teraz no są tego konsekwencje. Po prostu śmieszne, to jest po prostu śmieszne. Dobra, zaczniemy po prostu od tego, właśnie od tego mojego małego problemu podczas budowanej masy, więc to na pewno będzie bardzo fajne doświadczenie dla was, fajny, ważny punkt, jeżeli będziecie na przykład w okresie budowania masy mięśniowej, to będziecie musieli wziąć to pod uwagę po prostu, no. Dobra, ja w takim razie zacznę się powoli ogarniać, ubierać, przebierać po 30 razy. I widzimy się za chwileczkę, dosłownie za chwileczkę. Także lecimy. Wszystkie kurwa spodenki po masie wyglądają w taki sposób, że nie mogę w nie wejść. No, na wszystkie sklepy zamknięte. Normalnie jakbym miał opaskę uciskową, nie? Tak jest to ciasne wszystko, a nie mam w czym chodzić. No, znaczy problem na masie jest taki, że już po masie no nie da się wejść w żadne spodenki, więc masakraj. Będę musiał się popierdzielać w dresach. No to wyjdzie. A jest 30 stopni. Jest dla mnie ratunek. To są jedne spodenki, które mam materiałowe, które się teraz mieszczę, więc jakbyście mnie widzieli tylko i wyłącznie w tych spodenkach na kilku filmach moich, to nie dlatego, że jestem brudasem, albo bardzo lubię te spodenki, bo mi się w ogóle nie podobają. Ale dlatego, że w innych się nie mieszczę. Do tych właśnie spodenek muszę się przyzwyczaić w tej chwili. I pewnie w nich będę teraz śmigał z pół roku. Dobra. No, to tyle, jeżeli chodzi o małe problemy na masie. Dobra, wycieczka jest. Bagażnik załadowany. Druga para butów. Worek z jedzeniem. Worek z dodatkowymi ciuchami, bo zawsze się gdzieś upierdziela. Tak zwany hashtag COVID. Jebać COVID. Kurde, ile ludzi. Masakra. Tyle ludu, że szok. No jesteśmy, no. Także na pewno. W ogóle nie jest parking zajebany. Nic, nikogo nie ma prawie, że garstka ludzi. Częstochowa, pielgrzymka 2K20, kwarantanna dzień 15. No, a my lecimy na jedną z piękniejszych plaż, jaką mamy w okolicy. Także zaraz wam pokażę. Naprawdę, no jest przepiękna. Zresztą zobaczycie sami, więc... No, jesteśmy. Zobaczcie ujęcia z drona, jakie będą, kurde, kozackie. Ale coś pięknego. Mam nadzieję, że trochę polata. Naprawdę, to jest coś pięknego, nie? Tam jest za dużo ludzi. Teraz nie będziemy tak schodzić za nisko, przypuszczam. No, ale zobaczymy, co da się zrobić.
Dobra, zmęczony. Mam trochę win z drona. Lecimy dalej, jeszcze został nam zamek, no i jezioro, nie? Jak się nam uda zahaczyć to wszystko, to będzie kurde kozaczek, nie? Ojej! Kiki. Ojej. Co to? Długo tutaj nie byliśmy, może z 20 minut. Ogólnie samego postoju. Bo też nie chcemy za bardzo psa przemęczać. A jeszcze dzisiaj mam trening. Ale kroki będą nabite. Spacer będzie zrobiony. Wszystko git. No i miał być nagrany zamek. Jest nie dość, że zamknięte, to jeszcze nie wolno tutaj latać. Jest jakaś strefa, w której po prostu nie można latać dronem. Prawdopodobnie dlatego, że tutaj gdzieś w pobliżu jest baza wojskowa i słabo. Mam jakieś słabe ujęcie, pokażę wam, ale no nic specjalnego niestety, no nic specjalnego. Także zamulamy sobie w aucie. Chwilę i zaraz lecimy dalej. No jesteśmy na spaceru nad jeziorem. Kurczę, 15 jest, jestem taki głodny. Wszystkie sklepy są pozamykane. No to w sumie te, które mijaliśmy, nie? Także mam mały spacerek. Także no, mały spacerek. Oj, trochę ujęć z drona. Chyba na chatę trzeba będzie lecieć, no bo co, innego nic nie wymyślimy raczej. Czy mi się wydaje, że my kurczę nie tą drogą idziemy. Zaraz zobaczymy. Piknik sobie zrobił. Wow, zrobili sobie piknik. Coś się zrobił piknik. Na polu. Wow, no niewiarygodne. Musimy jakoś, mi się wydaje, przejść przez to ogrodzenie, wiesz? Serio? No. Spadnie? Wow. Dobra, gdzie teraz? Nie wiem. Tam jest w ogóle... Furtka. Tam jest furtka, my przechodzimy przez ogrodzenie, a tam furtka jest, ty. Ja. A to czwarte. Także... W sumie jesteśmy praktycznie na miejscu, ale co wam pokażę. Ale kogo to kurwa obchodzi, nie? Ale raczej wątpię, żeby ktokolwiek tutaj... się znalazł, co się będzie czekał, bo to ogólnie zamknięte jest, nie? Wszystkie bramy wjazdowe, wszystko jest pozamykane. Dużo samochodów też nie ma, więc prawdopodobnie nagram coś szybko. I tyle, no. No. Także z trzech miejsc w sumie udało się nagrać tylko jedno na dobrą sprawę. Jezioro nagraliśmy nielegalnie oczywiście, żeby nie było lekko. Ogólnie też chcieliśmy tam wejść, no przez tę bramę, ale przy tej bramie tam jakiś gościu stał i się gapił. Mówił, że nie ma możliwości takiej, żeby wejść, więc lipa. No ale poszliśmy sobie obok na taką polanę, czyjąś cudzą i... Rozstawiliśmy drona, przelecieliśmy sobie tym jeziorem, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Też nie mogłem zbyt nisko zlecieć, bo po prostu gubił mi się zasięg między pilotem a dronem, nie wiem dlaczego. Więc musiałem być troszeczkę, troszeczkę nad ziemią cały czas, no ale spoko. Nie, ogólnie z miejsca, z którego lataliśmy, to około kilometr był do samego jeziora, nie? No trudno, chcieliśmy być trochę na brzegu, nagrać coś z brzegu, zobaczyć jak to wygląda i potem jeszcze wrzucić jakieś ewentualnie właśnie z góry, z drona coś, no ale nie udało się. Zejść bardziej na ten. Także no, na trzy miejsca, dwa były nie dość zamknięte, to jeszcze nie można było latać dronem, nie? Na zamku to tam rozumiem, ogólnie na samym tym już mi się pokazywało, że potrzebuję specjalnej zgody licencji przy zamku. Na aplikacji mi się pokazywało, żeby tam po prostu latać, nie, ale wiadomo, anuluj. I trochę tam po prostu troszeczkę też z góry nagrałem, ale no nie ma jakoś, no nie ma szału, no. Bynajmniej z plaży jest chociaż fajne jedno ujęcie. W sumie dużo fajnych ujęć, no ale trudno, dobra. My po prostu zbieramy się, już idziemy do samochodu.
lecimy w drogę powrotną. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia w następnym vlogu albo jakimś przepisie. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Na razie, cześć.